Piąty dzień BNP Paribas Dwa Brzegi. Wczoraj widzieliśmy się z Państwem na zamku w Kazimierzu Dolnym, a dzisiaj jesteśmy w kinie lubelskim, bo to tutaj już o 10:00 startuje pierwsza projekcja Oscarowa Ida Pawła Pawlikowskiego. A o tym, co jeszcze dzisiaj będzie można zobaczyć w kinie lubelskim, opowie nam Dominika Żukowska z działu programowego. Wspomniałaś o Oscarowej Idzie, również Oscarowym, bo nominowanym do tej nagrody jest film zamykający nasz dzisiejszy dzień, czyli Boże Ciało. Na film zapraszamy wspólnie z Parlamentem Europejskim, to jest nagroda Lux. A pomiędzy tą oscarową klamrą ciekawe projekcje. Dzisiaj sekcja Ekoświadomość, dwa filmy Nature is my Homeland i The Circle, mongolska przygoda. Również dzisiaj film Wszystko zostaje w rodzinie, to jest film włoski. Dwa filmy z festiwalu w Berlinie. Wcześniej były tam prezentowane Jak brat bratu i Ballada o białej krowie, a wieczorem Uczta dla wszystkich miłośników muzyki, czyli sekcja Muzyka moja miłość, dzisiaj pokaz filmu Firestarter. Ja tradycyjnie właśnie zaproszę oczywiście wszystkich Państwa na zamek w Kazimierzu Dolnym, bo tam seanse pod gwiazdami codziennie o 21:00. Dzisiejszego wieczoru pokażemy film Kraj. Po wszystkich seansach zachęcamy do tego, żeby troszeczkę dłużej zostać w naszym festiwalowym miasteczku, bo tam w strefie naszych partnerów i sponsorów czekają m.in. długo dojrzewające sery, woda Perlasz, jabłka od BNP Paribas, lody i cała masa innych atrakcji.